Czy warto mieć demo aktorskie? No powiem Wam szczerze, że ja uważam, że warto. Dlatego, że nie zawsze casting musi polegać na tym, że idziecie do agencji i stajecie przed kamerą, mówicie wizytówkę, odgrywacie jakąś rolę, jakąś scenkę. Czasami jest tak, że jesteście w bazie w Warszawie w jakiejś agencji, no i nie musicie jechać na ten casting. Po prostu wystarczy, że wyślecie swoje materiały, czyli tak, fanpage'a, jeśli macie, Instagrama, zdjęcia, zdjęcia takie typowo castingowe, czyli polaroidy, profile, unface. Także, no i też fajnie mieć swoje demo aktorskie, żeby pokazać, jak wyglądacie w różnych filmach, tak? Przecież w różnych rolach, jak przybieracie różne kreacje aktorskie. Ja na przykład grałam i powiedzmy i prostytutkę, grałam kobietę, którą mąż bije, grałam kobietę, która bije swojego męża, to wszystko w różnych odcinkach. Gram kobietę, która na przykład sypia z młodszymi facetami, nawet z kolegami własnego syna. Grałam też kobietę, która była bardzo, bardzo mocno zapłakana. I to fajnie, jakbyście mieli takie demo, żeby pokazać wszystkie emocje, które potraficie zagrać. Ja też mam w swoim demo scenę, jak jestem pijana, tak? Scenę kobiety pijanej. Więc to jest fajne, bo mam i płacz pokazany, i to, jak jestem pijana, i śmiech, i tak jakieś zażenowanie. Ja myślę, że naprawdę warto, no bo nawet, no nie ukrywajmy, jeżeli idziecie na casting, to cóż to 60 sekund jest, jak powiecie wizytówkę o sobie, a fajnie pokazać też emocje. Jak w ogóle zmontować takie demo? No ja montażystą nie jestem, więc Wam nie powiem, jak to się robi, ale najlepiej sobie znaleźć taką firmę, która Wam to zrobi, albo kogoś, no nie wiem, ktoś, kto się tym zajmuje. Ja mogę polecić kilka osób, także jeżeli ktoś by chciał swoje demo aktorskie, to proszę odezwijcie się do mnie, to Wam polecę. Ja mam ostatnie swoje demo chyba sprzed półtora roku, zmontowane. Pierwotnie było na 8 minut, później poprosiłam, żeby było skrócone. Skrócono mi je na 5 minut, 5.40 bodajże. Ja już jak miałam to demo 5-minutowe, stwierdziłam, że jednak to jest za długo. Nie każdy będzie chciał może oglądać aż 5 minut dema. Więc sama sobie zmontowałam, wrzuciłam w taki program demo i wyciągnęłam z tego 50 sekund tego, co wydawało mi się, że jest takie no najbardziej godne uwagi, żeby też reżysera, produkcję, ludzi, którzy będą to oglądać, żeby ich nie znudzić, a nawet widza. Więc załączam tutaj w komentarzu swoje demo aktorskie, wersję skróconą. Na YouTube są również wersje długie mojego demo aktorskiego. Te 5-minutowe, 8-minutowe. Możecie sobie obejrzeć, jeżeli się komuś będzie chciało, ale myślę, że to 50 sekund jest akurat takie wdychę. Także kochani, co w takim demo jeszcze powinno się znajdować? Niektórzy dodają też zdjęcia do demo. Ja mam takie właśnie demo, gdzie są zdjęcia. Myślę, że tych zdjęć też troszeczkę jest za dużo, więc chyba najbardziej pokazujmy swoje emocje. Pokazujmy emocje. I też taka rada moja dla Was. Czasami jak macie jakieś takie, nie wiem, fajne teksty czy coś, nawet nagrywajcie się. Nigdzie nie musicie tego udostępniać, ale później gdzieś przy jakimś castingu to się może przydać i po prostu macie gotowca. Trzymajcie się!